Nazywam się Joanna Brodzik i 20 lat temu miałam przyjemność być bohaterką pierwszej okładki polskiej edycji magazynu Glamour, a dziś wezmę udział w Glamour Nostalgia Quiz. Zaczynamy. To jest właśnie to. To jest właśnie ta i to jest właśnie ta 20 lat później. Niezły czat, co? Teraz zobaczymy, na której to są. O, nawet próbki są. Próbki to się chyba lekko przeterminowały, tak mi się wydaje. Chyba, że wydrukowali jeszcze raz. Poczekajcie, zaraz poszukam. Z okładki. 48. W ogóle nie pamiętam, co ja wtedy mówiłam. Zakładam buciki i idę. Najważniejsze jest to, po 20 latach już to wiem, jakiego rodzaju to są buciki. Tak wygląda ta sytuacja. A tu poprzednie wcielenia, które udokumentowują mój kolejny powrót do ciemnych włosów. Aktorstwo to bardzo drogie hobby, choć czasami udaje się z niego utrzymać przez większą część życia i spełniać i jako człowiek, i jako artysta. Czyli robić rzeczy, które cię obchodzą i być naprawdę szczęśliwą. Kurde, gdybym wiedziała, że jestem taką fajną i mądrą laską 20 lat temu, to bym się trochę mniej przejmowała tym wszystkim. No dobra, tę pamiątkową gazetkę odkładam i koperta. Quiz Nostalgia. Pytanie pierwsze. Z ilu odcinków składał się serial Kasia i Tomek? I tu was zaskoczę. Ze 107, ale 7 wstrzymali z powodu cenzury. Między innymi odcinek o substancjach psychoaktywnych. Mam nadzieję, że tych 7 odcinków gdzieś jeszcze jest i że za niedługo będzie można je wyciągnąć na światło dzienne przy okazji jakiejś nostalgicznej historii. 100 odcinków, czyli tam było 3 razy po 7 scen. To teraz quiz dla was. Czyli 21 scen w każdym odcinku razy 107. Bardzo proszę o przesyłanie informacji na temat tego, jaką ilość scen zagrałam z Pawłem Wilczakiem. Co wydarzyło się w ostatniej scenie finałowego odcinka serialu Kasia i Tomek? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale skończyłam 50 lat i wolno mi tego nie pamiętać. Biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o historie, szczególnie te związane z jeżeli długo i szczęśliwie, to potem następują 3 kropki, to myślę, że ta niewiadoma powinna pozostać nadal niewiadomą i to rozkminie poszczególnych widzów czy widzek należy dedykować to, czy mają przekonanie, że wzięli ślub, czy nie. Jak wiecie, życie dopisało do tego scenariusza swój własny dalszy ciąg w naszym życiu. Natomiast jeśli chodzi o tych bohaterów, to ja myślę, że nie. Ale to jest tylko moje zdanie. Następne pytanie. Czy Judyta Kozłowska podpisywała swoje odpowiedzi na listy czytelniczek i czytelników w filmie Nigdy w życiu? Tak, podpisywała. Jako jej wierna i najlepsza przyjaciółka, często pomagałam jej w tworzeniu tych odpowiedzi. No dobra, jedziemy dalej. O Boże. Jaki kolor miały koperty, w których Leon Zakrzewski wysłał swoje listy do Judyty Kozłowskiej w filmie Nigdy w życiu? Wysłał jakieś listy? Nie no, żartuję. Niebieskie. Boże, pamiętam, jak oni wtedy zmarzli, kręcąc tę scenę w deszczu. Wtedy jeszcze miałam przed sobą Magdę M. i scenę w deszczu. Nie wiedziałam, jak bardzo pięknie wygląda to na ekranie i jak bardzo bolesnym doświadczeniem jest zawodowym, kiedy trzeba z deszczownicą współpracować przez kilka godzin z rzędu, udając, że jest się absolutnie w miłosnym szale. I a propos, Magda Miłowicz to główna bohaterka serialu Magda M. Była prawniczką, miała kota o imieniu Marian, lubiła nosić ubrania w grochy i oglądać Casablankę. A co jadła, gdy była smutna? Tu serdeczne pozdrowienia do kierunku reżysera Maćka Dejczera, gdyż tę mieszankę wymyśliliśmy we dwoje, co było dla nas dużą satysfakcją, gdyż podobnego obrzydlictwa naprawdę trudno ze świecą szukać. Popcorn i lody. Magda M. i plan Magda M. to było jedyne miejsce, w którym pozwalałam sobie na to, żeby bezkarnie móc powiedzieć, że jestem w pracy i wpindalać to obrzydlictwo. Gorzej było tylko z miłością do mojego kota Mariana, gdyż jestem osobą bardzo silnie uczuloną na koty. Więc wszystkie sceny z Marianem grałam lekko odurzona lekami antyhistaminowymi. I właściwie to kojarzy mi się kot i to, że bardzo chce mi się spać. I że jeszcze 11 scen do nakręcenia. Jakie kwiaty Magda Miłowicz dostawała od Piotra Korzeckiego, którego w serialu Magda M. grał Paweł Małaszyński? Mieliśmy chwilkę temu, już w trakcie pandemii z Pawłem, wyjątkową okazję, żeby
w bardzo niewielkim, życzliwym gronie świętować rocznicę naszego serialu. I zrobił mi ogromną przyjemność, pojawiając się na tym spotkaniu z bukietem słoneczników, z którym to bukietem sfotografowaliśmy się w wannie, bo w mieszkaniu, w którym odbywało się spotkanie, tylko tam było wystarczające odejście, żeby uwiecznić ten moment. Także słoneczniki. Pytanie przedostatnie. O, basta, polegnę. 13 maja 2005 roku Kaja i Krzysztof Kiliański wydali wspólny utwór pod tytułem Prócz Ciebie Nic. Proszę wymienić przynajmniej trzy aktorki, które wystąpiły w towarzyszącym tej piosence teledysku. Ja naprawdę nie pamiętam, nawet nie pamiętam, czy ja w tym teledysku wystąpiłam. Wystąpiłam w tym teledysku, okej. Okay. Ale kto ze mną wystąpił? Zdaje się, że miałam taką przeżywkę na temat obecności i Kai, i Krzysztofa, że koleżanek chyba nie zapamiętałam, a przynajmniej... No nie, nic, nic. Po covidowa mgła. Ale sobie zobaczę ten teledysk. Pod koniec 2009 roku światło dzienne ujrzał serial Dom nad rozlewiskiem, który okazał się takim hitem, że doczekał się kontynuacji. Doczekał się kontynuacji, ludzie go lubili. Jak brzmią tytuły kolejnych części produkcji? Był Dom nad rozlewiskiem, Miłość nad rozlewiskiem, Cisza nad rozlewiskiem, chyba Nad rozlewiskiem też, Powroty nad rozlewisko. Już się pogubiłam, ale na samą myśl, że mielibyśmy wymyślić jeszcze jakiś tytuł, robi mi się troszkę straszno. W każdym razie, jeśli chodzi o rozlewisko, to od tamtego czasu wolę jeździć w góry albo nad morze. Pensjonat nad rozlewiskiem, tak jest. Wspominanie jest bardzo przyjemne, zwłaszcza jeśli jest się osobą skoncentrowaną na bardziej tu i teraz i przyszłości niż na rozpamiętywaniu przeszłości. Myślę, że poszło mi okej, wystarczająco. Biorąc pod uwagę, że nie rozsmakowuję się w rzeczach, które się wydarzyły, a raczej koncentruję na tym, co ma się dla mnie wydarzyć, to jest fajne móc skontestować, że tak wiele już udało się kółek fajnych zapleść razem z innymi ludźmi, w których sercach pozostają i te postaci, i te historie, które zostały zarejestrowane. Także bardzo dziękuję. No tak, co mam wam powiedzieć? No po prostu taka nostalgia, ale taka fajna, taka spoko. Taka nie na smuta, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo dziękuję.